Cześć serduszka, no tutaj na tym filmiku wam nagram wysokości jak działa reaktor jądrowy, rzeczywiście jak działa, a nie w urojeniach co podają, wiecie? No bzdurne tezy wam podają wysokości jak działa reaktor jądrowy, wiesz? Wiecie? No, to tutaj już wam opowiadam wysokości jak on działa. No, to jest uran, to jest pluton. Z plutonu robi się trójkąt, pluton odlewa się i robi się uzwojenie w trójkąt, gdzie rdzenie się wyciąga, o tak rdzenie na plutonie się wyciąga i podłącza się prąd, tutaj się podłącza plus, tu minus i tu minus, a tu plus. Ale bardziej sprawne jest tu plus i tu plus, a tu minus podłączyć. Jest bardziej sprawne. Taki układzik, chyba bardziej tak. A przyjemności... A tu jest uran, wysoci. Uran, wysoci uran, wzbogacony uran. To jest uran tylko taki, no... Wyjęty wysoci ze złoża. Sam uran, żeby był czysty uran. Czysty uran, żeby był, się robi wysoci. I wysoci pomielony wysoci na pył. Pomielony na pył, wiecie? Na pył wysoci, na poszczególne jedne... Na pył pomielony uran, żeby był. Taki proszek, żeby był z uranu. A tutaj magnetyczny wysoci. Tu jest uzwojenie. Tu wysoci. To jest wszystko cewka. Cewka na elektron wysoci magnecie. Na żeladzie. Cewka na żeladzie. Z plutonu się robi wysoci taką cewkę. Z plutonu robi się cewkę elektromagnes. Ułożony w trójkąt. Elektromagnes ułożony w trójkąt. Bo ten elektromagnes wysoci przyciągnie ten pluton. I jak ten pluton wysoci dojdzie, wysoci ten pluton, ta cewka z plutonu, wysoci cewka z plutonu, to uzwojenie, przyciągnie uran. I jak ten uran dojdzie wysoci do plutonu, to oddaje wysoci oddaje wysoci neutrina. Neutrina oddaje wysoci temu plutonowi. Także on gromadzi później te neutrina na tych rdzeniach i później te rdzenie trzeba wymieniać, żeby wysoci był wolny, żeby nie było tych wysoci neutrin na rdzeniu plutonowym, żeby nie było tych neutrin, te rdzenia trzeba wymieniać, żeby ta reakcja zachodziła tutaj dalej, żeby wysoci uran mógł oddać wysoci tą neutrinę, oddać wysoci plutonowi, żeby mógł wysoci. No, tak to wygląda w rzeczywistości. A pluton to jest normalny wysoci w przyrodzie występujący pierwiastek. Nic wysoci, czego sztucznie w laboratorium pozyskają. To bzdury wysoci. Bo w laboratorium żadnego pierwiastka nie pozyskają. Tylko niektóre umieją wysoci energetycznie zmniejszyć energię wysoci, że się objawią pierwiastki. Tam są trzy takie niewidoczne pierwiastki, ale to im się energię zmniejsza wysoci i one się łączą wysoci później większe swoje wysoci. Są wysoci, no do rzeczywistości masy można je złączyć wtedy wysoci, jak się energię ich zmniejszy. No to jest normalnie w przyrodzie występujący przy pierwiastek i to tak samo wysoci pluton. A wysoci polon się robi tak, polon. Ten radioaktywny polon wysoci, bo polon tak nie jest, niekiedy nie jest radioaktywny, ale w przyrodzie nabiera radioaktywności, tam parę takich neutrin krążących dookoła siebie wysoci ma polon, to wysoci naświetla się go wysoci plutonem, naświetla się polon plutonem wysoci, i wysoci polon wysoci wtedy gromadzi wysoci dookoła siebie wysoci gromadzi neutrina i jest bardzo żrący, jest to toksyna. No i wysoci, a prąd jak się pozyskuje, tutaj uran wysoci jak odda te dwie wysoci neutrino wysoci odda, to rozpada się na jeden hel i na 8 trytów. I przy rozpadzie tego wysoci, tego atomu wysoci, bo on tak krąży dookoła, tutaj przy tym rdzeniu on krąży, przy tym można pozyskać prąd elektryczny. Takie dwie elektrody są tutaj i tutaj jest ta elektroda, tutaj i tutaj. I przy rozpadzie tego uranu wysoci tutaj, w tych elektrodach
płynie prąd elektryczny w wysokości przy rozpadzie tego uranu, płynie prąd elektryczny w wysokości i można zasilać żarówkę. To jest pierwsze z pozyskania energii w wysokości z reakcji jądrowych. To jest pierwsze. A później drugie w wysokości, elektrownia termojądrowa w wysokości, to ten tryt, który się pozyskało z rozpadu, to jest ciężka woda, tryt w wysokości, tryt hel w wysokości i tam występuje tryt i hel, w wodzie występuje, bo to się wszystko w wodzie dzieje w wysokości, żeby te atomy tak wolniej leciały do tego, tego rdzenia w wysokości plutonowego. Ten uran wolniej leciał, to wszystko się dzieje w wodzie w wysokości, to wysokości spodyskuje się w wysokości ten hel, ten tryt się spodyskuje, i to już jest w wysokości bomba atomowa w wysokości, tu można spodyskany tryt zamknąć w wysokości i to już jest bomba atomowa, wiecie, bomba atomowa, to w elektrowni termojądrowej ten tryt łączy się z tlenem i powstaje ciężka woda. Tu jest ciężka woda i tu jest ciężka woda, ale dopiero teraz w wysokości ciężka woda powstaje, bo powstaje ciężka woda z trytem zamiast wodoru, bo to jest wodór, ten tryt, wodór, ale to duża postać wodoru, no ten wielka postać wodoru, ciężka postać w wysokości wodoru, to jest ten tryt i powstaje ciężka woda, no ze spalenia w wysokości trytu i wtedy w wysokości, no ta w wysokości ten. Ta temperatura, która powstaje ze spalania trytu z tlenem, podgrzewa się tam, woda się podgrzewa, w wysokości, tą temperaturą ze spalania trytu i tlenu. I przyjemności, ta woda podgrzana nakręca turbiny nakręca, które w wysokości zasilają w wysokości prądnicę, a prądnica w wysokości daje już prąd elektryczny na sieć. I tak to wygląda w wysokości z tym, z reakcją jądrową. Tak to wygląda z reakcjami jądrowymi, no. Nie inaczej. No, buźka. Także dwa sposoby pozyskiwania energii. Bezpośrednio w wysokości przy wysokości uzwojeniach, ale to tu trzeba pociągnąć uzwojenie i tu tutaj uzwojenie trzeba pociągnąć w wysokości tą możliwość i później spalania w wysokości tego trytu, z rozpadu uranu w wysokości spalania trytu w wysokości z tlenem. To jest termojądrowa już elektrownia, a to jest jądrowa elektrownia jądrowa, a tam to termojądrowa, że tak to wygląda. No, tak to wygląda serduszka, no buźka. To na tyle. No to tak już będziecie się orientowali, no buźka.